Wiesz już czym jest bilans spółki i mniej więcej z czego się składa. No, ale jednak żeby wiedzieć więcej niż mniej, to w tym odcinku sprawdzimy dokładnie, co kryje się pod aktywami trwałymi i co wielu z was może zaskoczyć. Zaczynamy. Zaczynamy kolejny odcinek naszej nowej serii poświęconej analizie finansowej spółek giełdowych, której partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i biuro maklerskie Alior Banku. I w poprzednim odcinku rozpocząłem temat bilansu spółki, czyli swego rodzaju takiej migawki stanu jej majątku, która pokazuje nam, co spółka posiada i w jaki sposób to zostało sfinansowane. Mowa oczywiście o aktywach i pasywach. Spółki, natomiast ja w tej lekcji zajmę się aktywami, czyli składnikami majątku spółki, które mają określoną wartość i które znajdują się oczywiście pod kontrolą przedsiębiorstwa, które analizujemy. I oczywiście na pasywa, czyli na źródła finansowania aktywów, też przyjdzie czas, bo analizowanie bilansu tylko od strony aktywów, albo odwrotnie, tak naprawdę niewiele nam mówi. Przypomnę tylko, że podstawowy podział aktywów to ten na Aktywa trwałe i aktywa obrotowe, te pierwsze z reguły są mniej płynne, dlatego znajdują się na początku zestawienia w bilansie, a aktywa obrotowe jako te bardziej płynne znajdziemy w dalszej części bilansu. Podział aktywów w bilansie spółki to jest coś, o czym w poprzednim odcinku wspominałem. Wspominałem, że dzieli się aktywa trwałe na Pięć podstawowych podkategorii, które teraz widzisz na slajdzie. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się temu, co tak naprawdę spółka może zaklasyfikować do każdej z tych podkategorii aktywów trwałych, a jest to naprawdę istotne. Co więcej, spółki w swoich sprawozdaniach są zobowiązane do tego, żeby nam opisać strukturę swoich aktywów trwałych i obrotowych, no i pokazać, co tak naprawdę się pod tymi konkretnymi kategoriami znajduje. Zacznijmy od wartości niematerialnych i prawnych. Co to tak naprawdę jest, bo sama nazwa może nam niewiele mówić? To są nabyte przez spółkę prawa majątkowe, które będą wykorzystywane co najmniej przez rok i nie zostały wytworzone przez samą spółkę. Według ustawy o rachunkowości, do tej kategorii spółka może na przykład zaliczyć jednak poniesione koszty prac rozwojowych. Natomiast przede wszystkim do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się posiadane prawa autorskie, know-how, spółki, um, prawa do projektów, patenty, zastrzeżone znaki towarowe, koncesje, czy chociażby też licencje na Oprogramowanie komputerowe. Do wartości niematerialnych i prawnych można też zaliczyć koszty poniesione przy powołaniu albo przy późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej i wartości firmy. Natomiast w części sprawozdań możemy spotkać się z tym, że wartość firmy będzie wyszczególniona jako osobna podkategoria aktywów trwałych i nikogo to nie powinno dziwić. Tutaj na przykład mamy krótką migawkę z ostatniego bilansu spółki, ASECO Poland. I wartości prawne i niematerialne będą najczęściej stanowić większość aktywów trwałych w przypadku spółek, na przykład z segmentu IT, tworzących własne oprogramowanie czy świadczących konkretne usługi. Dla przykładu, Asseco Poland na koniec 2021 roku. Miał aktywo niematerialne wyceniane na ponad 2,4 miliarda złotych. Do tego wartość firmy to było ponad 5,6 miliarda złotych, a na przykład rzeczowe aktywa trwałe, do których zaraz przejdziemy, były wyceniane na 906 milionów złotych. No i tą kolejną kategorią, kolejną kategorią, kategorią aktywów trwałych są wspomniane przed chwilą rzeczowe aktywa trwałe. I w ich skład. Wchodzą przede wszystkim środki trwałe, czyli m.in. nieruchomości, budynki, lokale, no i też oczywiście grunty, w tym prawa do wieczystego użytkowania jakichś nieruchomości, oprócz tego wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia techniczne, i w tym też sprzęt komputerowy, ale jest to mowa tutaj o hardwareze, czyli o na przykład komputerach, a nie już o oprogramowaniu. No i oczywiście środki transportu. Do środków trwałych zalicza się też aktywa, które są objęte umowami leasingu, np. samochody czy maszyny, które no, nie muszą być tak naprawdę własnością spółki i początkowa wartość środka trwałego hmm, powinna, początkowa, czyli ta, kiedy on jest nowy, ona nie powinna a ona powinna przekraczać 10 tysięcy złotych. Jeżeli jest to wartość niższa, to raczej do, no, do aktywów trwałych się tego nie zalicza. Do środków trwałych, bez względu na ich wartość, nie można natomiast zaliczyć na przykład dzieł sztuki. Czy chociażby na sprzętu gaśniczego taka mała ciekawostka. Oprócz środków trwałych mamy też środki trwałe w budowie. Czyli po prostu ogół kosztów, jakie spółka może wykazać z tego tytułu, że wytwarza albo kupuje, albo przystosowuje do użycia powstające dopiero środki trwałe. I tutaj można na przykład zaliczyć najprostszy przykład to oczywiście koszty budowy nieruchomości. Mamy tutaj koszt zakupu gruntu, koszt prac budowlanych, czy koszt chociażby samych materiałów, które służyły do wybudowania konkretnej nieruchomości. A sama wartość środków trwałych no, niewiele nam mówi. Jeżeli nie wiemy, co się pod tymi środkami trwałymi, również środkami trwałymi w budowie, tak naprawdę ukrywa. Dlatego w sprawozdaniach znajdują się noty objaśniające, w których znajdziemy no, taki opis tego, jak zaklasyfikowane są środki trwałe w bilansie i co się na nie składa. No i praktycznie do każdej kategorii bilansowej powinniśmy mieć taką notę. Co zresztą tutaj na tym mm, slajdzie widzisz, yy, wszystkie. Kategorie, a w zasadzie podkategorie aktywów, mają swoją notę objaśniającą. I to jest przykład bilansu spółki Autopartner. Autopartner, jeżeli ktoś nie wie, no to jest dość duża spółka, jeden z m, największych dystrybutorów części samochodowych w Polsce. I z bilansu wynika, że jej rzeczowe aktywa trwałe na koniec 2021 roku były warte ponad, ponad 169 milionów złotych i w nocie objaśniającej możemy sprawdzić co się na te aktywa składa no i co tam widzimy. E, widzimy na przykład ponad 48,8 miliona złotych w nieruchomościach i 45,4 miliona złotych w maszynach i w urządzeniach. Natomiast jak widać to co tutaj mamy to są środki trwałe, które są zarówno własnością spółki jak i aktywa tak zwane z tytułu prawa do użytkowania, czyli po prostu wzięte w leasing. Wartość środków trwałych z tytułu prawa do użytkowania, jak sobie zobaczymy na dole, to aż 125,6 miliona złotych przeszło, czyli znacznie więcej niż tych, które są tak naprawdę własnością u spółki. I to widać szczególnie mocno chociażby na przykładzie nieruchomości, gdzie z aktywów o wartości 48,8 miliona złotych, aż 46 milionów to te, które są prawem do użytkowania, a nie które są własnością spółki. I to już jakby mówi nam coś o sytuacji majątkowej e, spółki. Czy to jest źle, czy dobrze, no to jest jeszcze stanowczo za wcześnie, żeby takie wnioski wysnuwać. Ale warto na takie niuanse zwracać uwagę. Warto na te noty objaśniające patrzeć, no bo przecież po to one są. Kolejną podkategorią aktywów trwałych są należności długoterminowej. To są kwoty, jakie spółka ma otrzymać w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego. Tutaj nie ma e, chyba niczego skomplikowanego. Bardzo ważne jest jednak to, według, że według standardów ustawy o rachunkowości nie można tutaj zaliczyć należności z tytułu dostaw i usług, czyli za sprzedane towary i usługi, które świadczy spółka. Dlatego też e, to się też określa jako należności handlowe. E, te należności z tytułu dostaw i usług zalicza się jako zobowiązania krótkoterminowe, czyli po stronie aktywów obrotowych, nawet jeżeli termin zapłaty przekracza rok. Ale tutaj mała uwaga, bo ktoś, kto często mm, sprawdza bilanse różnych spółek, no to wie, że spółki, które tworzą sprawozdanie w oparciu o inne standardy rachunkowości, jak najbardziej mogą wrzucać je do aktywów trwałych. I tak na przykład robi wspomniane ASECO, Poland i wiele innych spółek, więc no, możemy się spotkać z różnymi tutaj podejściami w zależności od tego, z jakich standardów rachunkowości spółka korzysta. Spółka wyszczególnia należności długoterminowe wobec jednostek powiązanych, czyli np. wchodzących w skład grupy kapitałowej i wobec pozostałych. Jednostek takich niepowiązanych kapitałowo i też tych, w których spółka ma jakieś zaangażowanie w kapitale, czyli powiedzmy, że ma jakąś tam niewielką część ich akcji. Oprócz tego, do należności długoterminowych spółka zalicza wpłacone kaucje, na przykład za wynajem nieruchomości. Na przykład, jeżeli sobie rzucimy okiem na bilans LiveChat, LiveChat Software z końca 2021 roku, gdzie długoterminowe należności to Ponad 189 tysięcy złotych. I z tego, jak widzimy w nocie objaśnieniowej, numer 3, większość to kwoty wpłacone w ramach już wspomnianych przeze mnie kaucji. I jeśli chodzi o kolejną podkategorię, czyli inwestycje długoterminowe, to zalicza się do nich na przykład nieruchomości i wartości niematerialne, których spółka. Nie wykorzystuje do własnej działalności, ale na przykład kupuje je po to, żeby osiągnąć korzyści materialne, powiedzmy wynikające z tego, że ceny nieruchomości rosną w czasie. Oprócz tego do inwestycji długoterminowych oczywiście zaliczamy akcje innych spółek, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, listy zastawne i inne papiery wartościowe, które spółka też może jak najbardziej nabywać. Inwestycje długoterminowe muszą mieć co najmniej roczny czas realizacji. I tą ostatnią z podstawowych kategorii aktywów trwałych w bilansie są długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. I do nich zaliczamy przede wszystkim aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który wynika z tego, że pojawiają się różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową jakiegoś składnika aktywów albo pasywów a jego wartością podatkową. I o ile aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pomniejszają przyszłą wysokość podatku, no to przeciwieństwem jest rezerwa z tytułu odroczonego podatku, i ona oznacza, że w przyszłości trzeba będzie zapłacić wyższy podatek dochodowy. I trochę y, trzeba przyznać, że nam zeszło z tymi aktywami trwałymi, dlatego jeśli chodzi o aktywa obrotowe, czyli kolejną kategorię aktywów, tym tematem zajmę się w kolejnym odcinku, na który już teraz Cię zapraszam. Dzięki za obejrzenie tego materiału, daj znać w komentarzu, czy ten materiał Ci się przydał, czy czegoś się z niego dowiedziałeś, dowiedziałaś i oczywiście, co więcej, jakie tematy jeszcze z tych najważniejszych dotyczących bilansu powinienem w kolejnych odcinkach poruszyć. Przypominam, że w sprzedaży jest 29. wydanie naszego drukowanego magazynu dla inwestorów. Szczególnie zachęcam Cię do prenumeraty, rocznej prenumeraty naszego magazynu z kodem rabatowym Wiedza w sklepie na stronie fxmac.pl na taką prenumeratę aż 20% zniżki. Kod rabatowy wiedza. A my widzimy się w kolejnym odcinku naszego kursu jak analizować spółki, gdzie zajmę się aktywami obrotowymi. Do zobaczenia. Cześć.